Cześć, witam w trzecim osusowym wideoblogu. Czapka jest, ja jestem, trochę ciekawych informacji na temat Gwiezdnych Wojen też jest, zatem możemy zaczynać. Dzisiaj tematem jest Star Wars Battlefront w nowej wersji wyprodukowanej przez DICE. Zapraszam do oglądania. W zeszłym roku na targach E3 pokazano nowy teaser Star Wars Battlefront. Tym razem bez numerka w nazwie, zatem należy się spodziewać, że będzie to taki swoisty reboot marki Battlefront. Gra ma być przygotowana, czy jest przygotowywana przez studio DICE, znane do tej pory m.in. z serii gier Battlefield. Co z tego wyniknie, nadal jeszcze nie wiemy. Pierwsza zajawka pokazuje pole bitwy o Hoth oczami żołnierza, najprawdopodobniej rannego i, jak to wczesny teaser, nie pokazuje zbyt wiele. Poza tym właśnie, że w grze można się spodziewać nawiązań do bitew ze starej trylogii. No i w zasadzie tyle. Oczekiwania fanów zostały rozgrzane. Rok później, czyli już w tym roku, na kolejnych targach E3 pokazano kolejną zajawkę Battlefronta. W kolejnym teaserze widzimy zaangażowaną ekipę w DICE w Szwecji, a głos zza kadru mówi o tym, jak ważne dla nich jest stworzenie dobrej gry, ponieważ Gwiezdne Wojny to wielkie dziedzictwo całej ludzkości, bla bla bla. Pokazane są przy tym obrazki, jak ekipa zwiedza plenery z oryginalnej trylogii, śniegi Hoth i lasy Endoru oraz jak w pocie czoła pracuje nad grą przy swoich komputerach. Pokazany jest także tak zwany in-game footage, czyli bardzo wstępny obraz pochodzący już z silnika gry. Gra na tym etapie wygląda absolutnie obłędnie graficznie, ale no, niestety absolutnie nie ma się czym podniecać. Otóż ten pierwszy in-game footage bardzo często różni się od tego, co zobaczymy finalnie. Dlatego, że gra powstaje na bardzo potężnych komputerach i po zoptymalizowaniu jej do domowych pecetów i do konsol, nawet tych czwartej generacji, po dodaniu dodatkowych bohaterów, akcji, wybuchów, strzałów itd., itd., tego wszystkiego, co komputer bądź konsola musi dodatkowo wyliczyć, no niestety niezbędne są pewne ograniczenia w grafice. Zatem no, należy się spodziewać, że Battlefront nie będzie wyglądał tak oszałamiająco jak na tym filmiku, bo no, zwróćcie uwagę, że wygląda rzeczywiście no, filmowo. Ostatniego Battlefronta o numerze 2 oddano do rąk graczy PlayStation 2, PC, pierwszego Xboxa i PlayStation Portable w 2005 roku, czyli 9 lat temu. Trochę czasu już minęło, a ta gra ma ciągle aktywnych sieciowych graczy. I to głównie dla nich, niestety, zostanie zrobiony nowy Battlefront, a nie dla takich singleplayerowców jak ja. Jakie są moje życzenia co do najnowszego Battlefronta? Przede wszystkim chciałbym zobaczyć dobry singleplayer. Niech to będzie 7-8 godzin gry, tak jak w przypadku Call of Duty Black Ops, ale niech ten nawet oskryptowany, liniowy, ale wciągający tryb singleplayer będzie w grze, a nie zrobiony na odwal się, tak jak no, coraz częściej niestety widzimy to w przypadku gier, które są nastawione głównie na rozgrywkę sieciową. Po drugie, chcę zobaczyć grę, która powali mnie grafiką, która wyciśnie z konsoli siódme poty i naprawdę, no powiem wow przed monitorem. Mam tylko dwa życzenia co do Battlefronta. Jestem pełen obaw, pełen jednak też nadziei na to, jaka ta gra będzie, ponieważ jest to tytuł naprawdę, czy będzie to tytuł naprawdę AAA, czyli najwyższej klasy. Battlefront od DICE będzie miał swoją premierę na wiosnę 2015 roku. Tyle wiemy oficjalnie. Ja osobiście stawiam, że będzie to kwiecień albo maj, bo tak najczęściej publikowane są gry. I jest to data absolutnie rewelacyjna, no o ile się nic nie przesunie. Ponieważ 2015 rok jest to rok premiery epizodu 7, ale no, od wiosny do grudnia będzie jeszcze trochę czasu. Zatem będziemy mogli właściwie przygotować się na epizod 7, przeżywając jeszcze raz bitwy z epizodu ze starej trylogii, jeszcze raz na ekranie konsoli bądź komputera. I jest to po prostu świetna data. Battlefronta w wersjach na Xboxa One i PlayStation 4 można już zamawiać w preorderach w Polsce. Linki znajdą się na dole. Nic nie wiadomo o wymaganiach, jak i o cenie wersji na PC, ponieważ w tej chwili ta wersja nie jest jeszcze dostępna do zamówienia. Nie wiadomo też, jakie i czy w ogóle będą jakieś wersje kolekcjonerskie tej gry. Dzięki za oglądanie. Nowy odcinek pojawi się już niedługo.
Zachęcam do edytowania Osusa, do wypowiadania się na forum Osusa, gdzie dyskutujemy o Gwiezdnych Wojnach i o Battlefroncie też, jak również do zadawania pytań na moim asku. Z tych pytań powstają filmy, te filmy i no i zapraszam do komentarzy oczywiście też. Co wy myślicie na temat Battlefronta, jaki on będzie, jakie macie życzenia, jakie macie nadzieje? Czekam w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!